Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na poranny przegląd rynku. Jak zawsze zaczynamy od omówienia sentymentu wobec ryzyka. No, jeśli chodzi o ostatnie godziny, nie mamy tutaj zbyt wiele dobrych informacji do opowiedzenia. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się ponownie blisko 1% spadkami. Notowanie kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy w czwartkowy poranek dalej osuwają się na południe. Jeśli chodzi o przyczyny takiego stanu rzeczy, no możemy dopatrzeć ich kilka. Generalnie cała druga połowa sierpnia była zła dla rynku akcyjnego po tym, jak okazało się jasne, że Fed będzie w stanie poświęcić wzrost gospodarczy po to, żeby walczyć z inflacją, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo, jeśli popatrzymy dzisiaj na dane na temat koniunktury gospodarczej, no to te nie napawają optymizmem. Odczyty z Chin wypadły poniżej wstępnych danych, no to sugeruje, że spowolnienie gospodarcze jak najbardziej może się pogłębiać. Jeśli chodzi o chociażby o komunikaty, jakie płyną ze spółek, to wczoraj Nvidia po zamknięciu sesji na Wall Street w handlu pozycyjnym wyraźnie traciła po tym, jak podała informację, że nowe prawo będzie wyraźnie negatywnie przekładało się na sprzedaż ze względu na niemożliwość eksportu niektórych chipów do Chin. Zatem uwzględniając dodatkowo ryzyka, jakie czekają na horyzoncie, głównie jeśli chodzi o strefę euro, ryzyko recesji, ograniczenie dostaw gazu w sezonie zimowym, no to tutaj trudno szukać pozytywnych aspektów w najbliższym czasie. Widzimy, że DAX zaczyna czwartkowe godziny handlu poniżej 12 700 punktów. Jesteśmy generalnie na 6-tygodniowych minimach. No i tutaj może czekać nas dość burzliwa jesień. Zmienność zapewne pozostaje wysoka. Dzisiaj wstępne dane na temat koniunktury gospodarczej. Pamiętamy, że ostatnie dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące nastrojów konsumentów Conference Board, mimo iż były lepsze od prognoz, negatywnie oddziaływały na popyt na ryzyko, bowiem wspierały Fed w dalszym zacieśnianiu polityki monetarnej. Jutro pamiętajmy, że czeka nas sierpniowy raport z rynku pracy, zatem ta końcówka tygodnia pod względem publikacji danych makroekonomicznych pozostaje bardzo ciekawa. Na rynku walutowym dolar jest cały czas silny, o ile notowania głównej pary walutowej pozostają w okolicy parytetu, no to już jak popatrzymy na USD/JPY, widać, że wyrysowane zostały nowe, przeszło 20-letnie ekstrema powyżej 139 jenów za każdego dolara. Notowanie amerykańskiej waluty wsparła Mester, szefowa oddziału Cleveland Fed, no, która wyraźnie ostudziła oczekiwania rynkowe na cięcia stóp procentowych w 2023 roku. Rentowności na rynku długu dalej rosną. W przypadku amerykańskich papierów dwuletnich widzimy już 3,5%. To są najwyższe poziomy od 2007 roku. Jeśli chodzi o papiery dziesięcioletnie, jest ponownie 3,2%, zatem tutaj te rentowności pną się w górę. Oczekiwanie na to, że banki centralne będą przykręcały śrubę gospodarce po to, żeby ostudzić inflację w połączeniu z czyhającymi na horyzoncie ryzykami, no to wszystko negatywnie oddziałuje na popyt na ryzyko. W gronie G10 dzisiaj najsilniejszy jest frank szwajcarski. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, perspektywa spowolnienia, hamowania gospodarki to oczywiście negatywna informacja notowań czarnego złota, aczkolwiek jeśli patrzymy w szerszym kontekście, tutaj cały czas pozostajemy w konsolidacji. Złoto po oczekiwaniach, po wzroście oczekiwań dotyczących zacieśnienia polityki monetarnej, po jastrzębich komentarzach Mester, osuwa się w kierunku minimów, jakie widzieliśmy w lipcu, w kierunku 1700 dolarów za jedną uncję. Jeśli chodzi o złotego, no to możemy powiedzieć, że polska waluta wygląda relatywnie dobrze, biorąc pod uwagę spadki na rynku akcyjnym, biorąc pod uwagę siłę amerykańskiej waluty. Za 1 euro płacimy 4,71 zł, za dolara 4,70 zł. Dzisiaj poznaliśmy także dane PMI
z kraju. I tutaj kolejne zaskoczenie po niższej stronie. Wskaźnik dla przemysłu spadł do 40,9 punkta. Przed miesiącem było to 42,1. To są najgorsze dane od maja 2020 roku. Widać wyraźnie, że zarówno produkcja, jak i zamówienia hamują. A problem z inflacją pozostaje duży. Gospodarka wyraźnie spowalni. Ta druga połowa roku będzie zasadniczo słabsza, biorąc pod uwagę ryzyko tego, co będzie działo się w strefie euro. Tutaj oczywiście polska gospodarka pozostaje jak najbardziej dość mocno narażona. Nie zapominajmy też o wczorajszych wstępnych danych o inflacji, które po raz kolejny zaskoczyły po wyższej stronie. Jeśli chodzi jednak o notowanie polskiej waluty, no to tutaj te czynniki zewnętrzne odgrywają większą rolę od krajowych. Zatem no jeśli ta presja na rynku akcyjnym będzie się utrzymywała i będzie następował przepływ kapitału w kierunku bardziej bezpiecznych przystani, no to też i w takim środowisku złoty powinien stracić. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do czytania mNewsa. Tam na bieżąco piszemy na temat tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.